Hej, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Counter-Strike'a Global Offensive. Od razu mówię, że nie hejtujcie mnie, bo gram w to pierwszy raz w życiu. Nigdy w życiu nie miałem styczności z Counter-Strike'iem. Nie mogę nic kupić, bo sobie przedtem coś kupiłem. To nic, będę grał chwilowo z taką bronią. Zobaczymy, jak sobie będę radził. Nie wiem, jak sobie będę radził. Chwileczkę tak sobie pograłem, żeby chociaż wiedzieć, jak strzelać. Mniej więcej jakieś proste rzeczy wiedzieć, ale pewnie znają życie, ściągną mnie. O właśnie, o tym mówiłem. Już życia mam prawie nic. Ale... chyba nie ja go zabiłem. Jest tutaj. Wycofujmy się. Kurde, biegam sam i to jest niebezpieczne biegać samemu tutaj. W ogóle wiecie, to jest tak, nie znam map, nie znam nic. Kurde, nie mogę go trafić. On nawet nie wie, że jestem za nim. A widzicie, ja w ogóle jeszcze mam tutaj inną czułość zrobioną myszki niż w innych gierkach. No i ten, ciężko mi się troszkę ustawić do tej czułości. Ale no, wiecie, w pewnym momencie na pewno będzie mi szło. O, teraz będę miał jakąś lepszą może broń. Tą testowałem wcześniej, to dość fajnie mi to szło nią. Kurde, jak ja tego nie lubię. I w Warface'ie, i tutaj. Dobra, trzeba tu uważać, bo oni tutaj są. Bomba została podłożona. Kurczę. Ja w ogóle nie wiem, czy tu się da przez skrzynki strzelać, czy nie. Ale tutaj ewidentnie mnie rozwalił gość. Czy ja w ogóle kogoś zabiję? Nie wiem. Ale fajnie, abyście mi jakieś rady wysyłali w komentarzach. Co robić, co unikać, gdzie się nie pchać. I takie różne, a może coś z karabinków, a może to. Jaką broń używać na początku? Ja jestem jeszcze rekrutem, także... także wiecie. Zapomniał to, nie wiem... o, był tam, na pewno mnie zobaczył. Tu są wszyscy. Wszyscy biegają tu górą. Dobra. Przejdźmy tu. Kurde, żem się wystraszył, że to jest... że to jest przeciwnik, a to nie jest. Okej, guzik mu zrobiłem. Ale zawsze to coś postraszyłem. Biegamy, nie ma ich nigdzie. Ach, kurde.
Widzicie, jak mi kiepsko idzie. Nic nie mogę ustrzelić. Dobra, biegnę z ziomkami. Fuck, nie zdążyłem się schować. Kurde. A tak się perfidnie wystawiam, ale tak z jego perspektywy dopiero widać, jaki jestem wystawiony. Mi się wydaje, że tak stoję delikatnie. A tu jest zupełnie inna rzeczywistość. Ale nic, spróbujmy kogoś ustrzelić. Bo to dopiero początek w sumie. A, tak to się robiło właśnie. Tam nic nie ma. Fajnie, że to sobie tak można odczepić i sobie w ten sposób oglądać meczek. Czemu nie mogę stąd patrzeć, a stąd mogę? Dziwnie. C4. Rozbrajam bombę. Antyterroryści wygrywają. 6,5 koła. Sprawdźmy to. To mogę przymierzyć. To ja też wejdę tędy. Aha, bo tutaj trzeba nacisnąć. Nie wiem, w którą stronę patrzeć, bo jestem odsłonięty na dwie strony. Bomba podłożona. Ktoś tam był, ktoś tam latał. Udało się. Trafiłem gościa. Cholera. To był ziomek do zabicia. Dobra, chodzę z tą bronią, bo z daleka mogę. Mogę sobie poradzić. Idę w tą stronę teraz. Czemu oni się biją? Chociaż z tej strony jest gorzej. O, już tam. Ja jeszcze nie mam takiej dobrej reakcji na... na strzał. Tam było dwóch, chyba że rozwalił. Siadł. A co swojego bym strzelił? Nie wiem, czy to ja go rozwaliłem, ale... Jak się bierze bombę? Ja nie wiem, jak się bombę bierze. Ale strzelanina. Cholera! Nie mówcie, że on sobie tam stał czy cały... A nie, przyszedł sobie. A ja tu zostałem sam. Kurde, no popatrzcie się.
Zabiłem kogoś. Dwóch. Terroryści wygrywają, kuźwa. Niedobrze. Ale dajcie mi to, bo to jest fajne. Idę tam. Znowu się zażynają. Jak dzikie świnie. No. Jak już tam weszli, to znaczy, że są głębiej. Cholera, poleciało dwóch. Jaki cham! Udało się. To skakanie, wiecie, jest takie... troszkę niebezpieczne. Myślałem, że go nie zabiję, no. Kurde, trafił mnie w łeb chyba. Ale też jakiś sprzęcik ma. O, przymierzył od razu i ściągnął mnie. Ale już się to kończy. Terroryści. Kurde. No nic, no co zrobimy? Kupiłem? Nie kupiłem! No, już myślałem, że nie zdążę. Idę tutaj, bo tam ktoś, o, już biegnął. Chyba dostał troszeczkę. Nie wiem, czy go zabiłem. Zabiłem go. Tutaj jest mój. Tam wejdzie, to przynajmniej będę wiedział coś więcej. Czysto. Okej. Skoro czysto, to się cofamy. O cholera. Aha, tu trzeba znów trzymać. Kurczę, więcej tam było. Byłem ostatni chyba. O, byłem taki wystawiony w sumie. A sprawdźmy to. Coś droższego. Aha, tutaj jest podwójne przybliżenie. Okej, nie mogę się tego przyzwyczaić. Tuż to znowu. Jezus, co tu się stało? Ale ściągłem gościa. Jezus.
Kurde. A, nie było szans. A on też musiał na poprawę, dwóch ich było tutaj. Ale coś mi się udaje zabijać, bo mam już 5 zabitych, tak? Dobrze czytam, 5. To jest mój dobry wynik dla mnie, bo jak wcześniej sobie grałem, to lipa. Gramy to. Nie wygramy tego, na pewno. O kurde. Jak dostał? O, proszę. Co za dziwne. A sprawdźmy jakieś PM-a. Tego. Potestujmy. No i to od razu. Kurde, nie lubię tego. Idę tam, poszedł sam. Idę tutaj, bo tu widzę, że jest jakaś rozpierducha. Cholera. Kurde, chciałem już robić uniki. Jeszcze nie mogę się nauczyć tych uników robić, żeby się ruszać po prostu cały czas. O, ale dostał. Ostatni został nasz. Oni polecieli za nim. A on tu. Dawać mi to. Z bliska jest fajna. Z bliska to jest sieczkarnia. Kurde. Jakiś dobry ziomek. Poszedł, tak? Okej. O kurde. Poszedł. Dobrze przeładować.
Ale mi kurde trafił, no nie. Ale w sumie tak mu ładnie. A on już sobie przycelował na wysokość mojej głowy i tylko poczekał, aż wyjdę. No tutaj. No dobrze idzie. A oni idą w drugą stronę, go szukają tam, a on szuka ich tu. O, tu ładnie był. O, trafił go. O kurcze, wejdzie mu. O! Ładnie rozbroił. Ale zobaczymy, co dalej. Tam są. O, ziomek wyskoczył. Jak orangutan. O kurde, tam coś się dzieje. Dostał. Kurde, zabił mnie, jakim cudem. Sowałem się już. A, jeszcze mnie było widać. Widzicie, mi się wydaje, że mnie już nie widać, a mnie widać. Tak to jest. O kurde, na chłop ściąga. Ziomek zachodzi. Następny. Jest terrorysty. Koniec. O. Dobra. Ja będę kończył już grę. Pokazałem to, co pokazałem. Także... Czemu to pisze 6? Tyle zrobiłem? Także nie dziwcie się mi, bo nie umiem grać jeszcze w tą grę w ogóle. Ale za rady bardzo chętnie przyjmę rady od was. No i... Ale... Coś się zacięło. No ale za oglądanie serdecznie wam dziękuję, a teraz się z wami żegnam, cześć.